O tym, że współpraca prezydenta Andrzeja Wnuka z klubem radnych Prawa i Sprawiedliwości nie układa się najlepiej, wiadomo nie od dziś. Kolejny tego wyraz mieliśmy w poniedziałek 10 października. Prezydent zaprosił radnych PiS na spotkanie. Pojawiły się tylko dwie osoby. Prezydent Andrzej Wnuk, startując do wyborów, jak wiadomo, popierany był przez Prawo i Sprawiedliwość. Czas przeszły w tym stwierdzeniu wydaje się coraz bardziej uzasadniony, bo wygląda na to, że poparcie to przechodzi do historii. Widać to podczas głosowań na sesjach, a kolejny dowód mieliśmy w miniony poniedziałek. Prezydent zaprosił klub radnych PiS na spotkanie. Dotyczyło ono ważnych spraw miasta, takich jak przyszłoroczny budżet czy plany inwestycyjne Zamościa. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że spośród ośmiorga zaproszonych radnych na spotkaniu pojawiło się tylko dwoje: Wanda Sendłak i Piotr Kurzępa. Żałuję, że pozostali radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli zaproszeni i w większości potwierdzili swoją obecność, nie pojawili się na spotkaniu. Uznaję, że wszystko wiedzą, jeśli chodzi o miasto i rozwój. Nie będę przyjmował takich deklaracji na sesji, że o czymś radni Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, bo mają słaby kontakt z prezydentem. Ja wielokrotnie do radnych wystosowywałem apele i zaproszenia do spotkania. Radni niekoniecznie chcą, jak widać, słuchać i przybywać na takie spotkania. Dwukrotnie z kolei klub radnych PiS-u zaprosił mnie na spotkania w ciągu tych dwóch lat i ja dwa razy stawiłem się, pomimo że miałem też różne trudności, ale uznałem, że największy klub w Radzie, klub, który jest bliski mojemu sercu, zasługuje na to, żeby prezydent z nimi rozmawiał i będę nadal takie zaproszenia do klubu radnych wystosowywał. Niezależnie od tego, oczywiście poprosiłem pana przewodniczącego Jana Olszańskiego o wyjaśnienia, dlaczego klub się nie pojawił na spotkaniu. Pan przewodniczący przekazał mi, że była taka wola większości i taką uchwałę w tej sprawie, czy też taką decyzję podjęli demokratycznie. Szanuję wybór klubu, aczkolwiek nie zgadzam się z tym, żeby nie rozmawiać. O przyczynę takiej postawy radnych zapytaliśmy szefa Lubelskiej Rady Regionalnej PiS, posła Sławomira Zawiślaka. Na pytanie nie mogę odpowiedzieć, dlatego że nie jestem reprezentantem prezydium klubu radnych PiS. Nie jestem radnym Prawa i Sprawiedliwości. Wiem tylko jedno, że radni Prawa i Sprawiedliwości zawsze będą rozmawiali z władzami samorządowymi miasta Zamościa, bo o tym nie poinformowali w momencie, gdy w kontekście zaproszenia ich na jakieś spotkanie dostaną jakieś materiały, do których będą mogli w czasie spotkania się odnieść, podyskutować. Z tego co wiem, na to spotkanie żadnych materiałów nie otrzymali. Jak w każdym klubie, tak i w klubie PiS są ludzie, którym niekoniecznie zależy na współpracy, a bardziej na promowaniu własnej osoby, podsumowuje prezydent.